Cześć, papa z taką, ja tu był odcinek piąty. Dzień też piąty. Czekamy do wypłaty, aby mieć w ogóle możliwość kupienia pierwszego dzwoneczka, nie? Jak będziemy mieli wypłatę, to wtedy więcej pieniążków nam przyleci. A zanim dojdzie do siódmego dnia, to jeszcze przez piąty, szósty, siódmy dzień też trochę kasy przyleci. Ja mam tutaj szybkę, aha. Teraz mi pokazało, że mogę to tu zdjąć, ale nie muszę zdejmować, nie? I to jest o tyle fajnie, że ja mogę to kliknąć i to się samo pojawi, nie? Jest Team. Jest Soft Taco. W poprzednim odcinku jeszcze mogłem robić jakby... próbować robić klientom na zapas. Dzisiaj to już raczej by nie przeszło. Bo już jest nowa bułka. Mógłbym robić klientom na zapas, ale kto wie, czy trafię bułkę. Bo wtedy to mogłem... No wtedy to jedynie liczyło się mięso. A teraz jeszcze się bułka liczy. No dobrze. Może zdążę zamówić, zanim się usmaży. Maggie. O, Maggie jest to jest ta druga, którą można wybrać do grania, nie? W taką i... A, Beefy Beans. To akurat do tego właśnie przygotowałem, żeby się smażyła druga wołowinka, nie? Maggie już raz obsłużyliśmy. Taką mi tu było właśnie to Maggie, jest tą drugą. Do wyboru osobą. Okej, Beefy Beans. Czy będzie kurczak? Nie, dla Wi-Fi nie ma kurczaka, jest wołowina. Więc spróbujemy, nie wiem. Ile mamy klientów? Może ktoś zamawia kurczaka? Chicken Heart. Tu Closer, nie? To jest nasza grupka klientów na razie odblokowanych. Nie wiem, czy ktoś jeszcze może przyjść nowy. Ewentualnie Wally może przyjść i zamówi Soft Taco, a reszta to zamawia Soft czy Harda. Dobra, tu. Dobra, wracam do odcinka. Ja to nie wiem, czy mam szykować następne, czy robić... Czy w zasadzie, że nikogo nic nie przygotowałem. Czy mam szykować bułki? Mogę szykować, jak już nic mi po drodze się nie usmaży. Do krojenia, czy do przewracania. Albo do wyciągania. Tylko jak nie mam dzwonków, to ja tego nie wiem. Okej, i co teraz? Jedna wołowina hard, druga wołowina. Wyjść zgadnij. Dobra, nie, może się uda. Chyba się udało. Jeszcze mi Closer przyjdzie i może mi kurczaka zamówi. Tylko kto dzisiaj Closerem będzie? Chyba ten, co jest zawsze w tanie. Bo to tamten to... Właśnie, może kurczaka zamówi. Dobra, nie będę na razie szykował. Niech mi tutaj nie robi zamętu. Teraz jakieś mięso. Jakbym je chciał wstawić, to musiałbym je pilnować. Nie? Jak jego nie wstawiam, to nie muszę pilnować. Do końca września to my chyba do 18 odcinka dobijemy. Tak, o mi tu go te jedynki. To
Tam doszliśmy do dnia 70 któregoś, coś takiego. Dobra, Queen. I powiedz mi, może mi ktoś powie, trafiłem chociaż z jednym kurczakiem? Brzmi odpowiedź, nie trafiłem z żadnym kurczakiem. Jedyny kurczak jaki był to pod jedynką. I jedynka poszła, ale nie musiałem jak pod jedynkę robić zamówienia na zapas. Czyli w sumie nic mi z tego nie wyszło, że zrobiłem na zapas kurczaka. Tak jak będzie kurczak, to go wywalamy, nie? I bułka, soft też żadna inna nie została zamówiona. Wstępnie myślałem, że faktycznie warto będzie zrobić tą wołowinkę. Coś kojarzyłem, że Wifa czy Queen raczej nie zamawia kurczaka. I w tych przemyślaniach się nie pomyliłem. Myślałem o tym, co było na pewno. Znaczy, co było akurat prawdą. Queen nie zamawia wołowiny. I w sumie nie sprawdziłem tego, nie? A mogę. Tu mogę sprawdzać zamówienia closerów. No dobra, tylko mogę je sprawdzać, jak przyjdzie, bo na Queen to przyszła dzisiaj pierwszy raz. W księdze jej jeszcze nie było odblokowanej. Jak tam te osiągnięcia dwa są? Czyli to jest osiągnięcie za... Perfekty dwa są, ok. Ile wyszło piłty na setkę? 3 dni było 95%, czyli jeden dzień wyszedł 90%, czyli gorzej. Ciekawe, który to dzień najgorzej... A nie, to dobra. Nie, no tak, bo jeden dzień wyszedł, 4 wyszły na 90%, ale tylko 3 z nich wyszły 95%. Okej. Okay. Build wyszło 4 razy stówka. Okej, okay, za chips i za grilla dzisiaj będziemy mieli osiągnięcie, okej. Okay. Tutaj winner jest zrobiony i to osiągnięcie właśnie za 4 kebaby. Nie potrzebuję tego. Ja bym to zrobił już teraz. Nie muszę tego już tam wchodzić, wszystko usmażone. Czyli co, następny odcinek jest taką ja to go jutro, nie? I jutro raczej będzie jeden, bo jakieś papaski to go są wpisane już. Znaczy papasy, no. Papasy jako seria na miesiąc są wpisane już. Seria raz w miesiącu, no. Queen. Zrobiłem dla ciebie, żeby mieć może jakąś szansę na perfekt, ale nie wyszło. Który teraz, okej, ustawiam mi trójkę. I tak bym robił trójkę, więc jakby mi ustawiło czwórkę, a raczej tu ustawia po kolei, to najwyżej bym sobie na tę trójkę przerzucił z czwórki. Okej. Nie guacamala. Dobra, mogę ją tu rozłożyć, ale nie guacamala. No tak, bo dostał guacamole, nie? Czyli w sumie jak się pomylę ze składnikiem, ale zdubluję go, to mniej punktów tracę niż jak go, jak dam inny. Ostatnio pomyliłem, znaczy nie pomyliłem, nałożyłem drugi raz to samo, a klient mi troszeczkę punktów obciął. A teraz jak pomyliłem składnik w ogóle spoza zamówienia, no to więcej punktów poleciało. Zamówienie penny, tak. Piąty dzień. Jak tam z tym 90% quality? Pytanie, który dzień wyszedł tak najgorzej? Ok, tu wyszło osiągnięcie, czyli musi być 90% przynajmniej. 92, ok. To może poprzedni dzień tak wyszedł słabo. A dzisiaj to nawet za chipsy mi raz poleciało. W ogóle nie zdobyłem osiągnięcia, nie? Za 100% w czym to było w grillu. Chyba nie zdobyłem osiągnięcia, albo nie pamiętam. Bo wiemy, że dzisiaj w odcinku oglądaliśmy osiągnięcie za to grill i tam było, że jeszcze jedno zamówienie trzeba dwa zrobić. Żeby wyszło. Dobra. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. W następnym odcinku zobaczymy, czy mamy zagrillowanie zrobione, czy nie. Jak mamy zrobione, to znaczy, że przeoczyłem, a jak nie mamy zrobione, to wyskoczy nam w następnym odcinku, nie? Do zobaczenia, cześć!